Panowie poprosili rozmowę w Parku Radziwiłłowskim Białej Podlaskiej, dlatego że inicjatywa, z którą wychodzą do mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu bielskiego, właśnie dotyczy całości regionu, mimo że są gdzieś spod okolic Konstantynowa. Czy to prawda? I teraz panowie, no właśnie, jaka to inicjatywa? W ogóle z kim rozmawiam, kim jesteście, co proponujecie? Witam jeszcze raz. Borysiu Paweł, przewodniczący oddziału Biała Podlaska, struktur Nowej Nadziei. Jesteśmy tutaj po to, żeby zaprosić wszystkich sympatyków Nowej Nadziei i Konfederacji do wspólnego tworzenia naszych struktur. Tak naprawdę zachęcamy wszystkich, i młodzież, i starszych, do działania tutaj w naszych strukturach, ponieważ myślę, że Konfederacja jest przyszłością naszej ojczyzny. Sądząc po tych ostatnich wynikach do Parlamentu Europejskiego, Konfederacja jest tak naprawdę jedyną prawdziwą alternatywą dla tego duopolu PiS i PO, więc zachęcamy wszystkich. Myślę, że tutaj kolega Damian jeszcze dopowie kilka słów. Warto na pewno wspomnieć o naszym ostatnim sukcesie, o wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdyż osiągnęliśmy tam doskonały wynik. To było ponad 12%, gdzie ja, jak i również Paweł, możemy się pochwalić, że tak to nazwę, skutecznością w naszych okręgach, w naszych komisjach, gdyż u mnie, w mojej komisji wyborczej, Konfederacja uzyskała ponad 20%, gdzie tutaj, powiedzmy, w naszym powiecie bialskim jest to już ponad 15%, więc znacząco, że tak powiem, dominujemy tutaj pod względem poparcia. I w związku z tym chcemy właśnie stworzyć tutaj taki oddolny ruch, który zmotywuje ludzi, tak jak my zostaliśmy zmotywowani przez naszego prezesa Wiktora Kasprzaka, którego serdecznie pozdrawiamy, do stworzenia właśnie takiej struktury, do działania, do zmieniania, powiedzmy, naszego regionu, jak i również naszego kraju na lepsze. Dążymy do tego, żeby Konfederacja stała się tutaj rozpoznawalna, żeby tutaj zebrać ze sobą do wspólnego działania działaczy i żebyśmy razem mogli doprowadzić nasz kraj do czegoś lepszego. Dzięki uprzejmości waszej redakcji chcielibyśmy też powiedzieć, że jesteśmy tu też dla przedsiębiorców, dla zwykłych ludzi, że jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że przedsiębiorcy będą mieli trudną sytuację, a jak wiemy, wszystko do tego wszystko zmierza, tak? Sytuacja jest coraz gorsza, ponieważ od lipca mamy podwyżki cen prądu, cen gazu, a już mamy sygnały z Polski oczywiście, że no niestety małe, średnie przedsiębiorstwa po prostu bankrutują, bo są obciążone dodatkowymi daninami, więc jesteśmy tutaj też po to, żeby nagłaśniać te sprawy poprzez swoich przedstawicieli w parlamencie naszym, tak? No, w miarę naszych możliwości. Bardzo prosimy, jeżeli ktoś ma taki jakiś problem, jesteśmy dla was i chcemy wam pomagać. Tu tak? Myślę, że możemy podać przykład naszego posła Ryszarda Wilka, który ostatnio nagłośnił ważny temat, powiedzmy, no, zbliżającego się upadku branży mleczarskiej w miejscowości... W miejscowości Łużna, tak? Tak. Więc to się dzieje. To nie jest wyssane z palca. Po prostu jesteśmy w stanie nagłośnić temat. Nie mówimy, że zdziałamy cuda, ale jeśli coś się dzieje źle, szczególnie w naszym rejonie, to my, jako Nowa Nadzieja, jako nowa struktura, chcemy wam pomóc. Także zapraszamy do kontaktu. Spotykam was i rozmowa ta odbywa się w Białej Podlaskiej w Parku Radziwiłłowskim, ale za moment stąd uciekacie i jedziecie do Zamościa. Co będzie się działo w Zamościu? W Zamościu dzisiaj mamy spotkanie z Dobromirem Sośnierzem, byłym europarlamentarzystą. No niestety teraz nie udało mu się uzyskać mandatu, choć niewiele brakowało, bo zaledwie 49 głosów. Natomiast Dobro... To świadczy o tym, tak, że każdy głos jest ważny. Tak, natomiast Dobromir jest na pewno osobą wyróżniającą się spośród wszystkich członków Konfederacji. Więc dzisiaj mamy takie fajne spotkanie dla członków, dla sympatyków Konfederacji. Również jutro będzie spotkanie w Chełmie. Także, żeby zachęcić jeszcze oczywiście wszystkich, którzy chcieliby tworzyć z nami wspólnie te struktury, chciałbym powiedzieć, że cyklicznie odbywają się takie zjazdy, tak, gdzie możemy porozmawiać na tematy polityczne i nie tylko, gdzie możemy fajnie się zintegrować. Także Konfederacja, Nowa Nadzieja jest dla wszystkich i oczywiście no jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Można z nami się skontaktować poprzez stronę na Facebooku Nowa Nadzieja Biała Podlaska. Tam również jest adres mailowy nowanadzieja.białapodlaska@gmail.com.
śmiało zachęcamy do skontaktowania się. Udostępniamy takie nadchodzące wydarzenia, powiedzmy, spotkania, a i również sami, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, będziemy organizować takie spotkania sympatyków, członków partii. Myślę, że to jest ciekawy plan. Chciałbym jeszcze nadmienić, że, bo mieliśmy takie zapytania w wiadomościach, czy można pogodzić pracę z działalnością tutaj polityczną w strukturach lokalnych, także śmiało nie trzeba rezygnować z aktywności zawodowej, nie potrzeba dużo czasu, wszystko tak naprawdę możemy robić zdalnie, możemy się komunikować za pomocą tak komunikatorów, więc można to tak potraktować w formie takiego hobby, ale nie tylko, tak? Także zachęcamy tutaj wszystkich z naszego regionu, z Białej Podlaskiej do współpracy. Jesteśmy doskonałym przykładem tego, bo dzieli nas chyba około 60 km. Tak, tak, dokładnie. Bez problemu jesteśmy w stanie nawiązać ze sobą kontakt. Poznaliśmy się zresztą całkiem niedawno i tworzymy właśnie tutaj taką strukturę, do której serdecznie zachęcamy dołączyć.